Wycinka lasów w okolicy Bielska-Białej wciąż elektryzuje opinię publiczną, bo wciąż trwa. Oddolne inicjatywy, deklaracje polityków ubiegających się o funkcje w samorządach na razie nie zatrzymały pił i toporu. Organizatorzy protestów nie poddają się. Wierzą, że uda się zatrzymać wycinkę. Jednym z narzędzi jest petycja skierowana do Ministerstwa Środowiska, a także spotkania skierowane do społeczności lokalnych. Wokół miast, czyli również wokół. Jestem współorganizatorem spotkania tutaj w przepięknym pałacu w Kozach, dlatego że nasza inicjatywa Las wokół miast obejmuje również lasy, które należą do gminy Kozy, czyli masyw Chrobaczej Łąki, masyw Graniczków, masyw Gaików. To raz, a dwa, że liczymy jako inicjatywa, że właśnie tutaj w Kozach znajdziemy ludzi, którzy, jesteśmy o tym przekonani, że znajdziemy grono ludzi, którzy myślą tak samo jak my, którzy poprą naszą inicjatywę, którzy będą chcieć się zaangażować w działania. Mamy już to potwierdzone, mamy potwierdzone przez miejscowe stowarzyszenia, Stowarzyszenie Koziańskie Staw Kamieniołom, przez Stowarzyszenie Koło Polskiego Towarzystwa Tarzańskiego, przez członków Rady Gminy. Także liczymy, że inicjatywa tutaj będzie miała szerokie poparcie, co nas oczywiście nie dziwi, bo to społeczeństwo jest zaangażowane w to, co się dzieje w lesie. Chrobacza Łąka jest taką kultową górą dla mieszkańców Kóz. Tutaj wszyscy chodzą na Chrobaczą Łąkę. No a w dzisiejszych rozmowach już kolejne informacje, że chodzą na tą Chrobaczą Łąkę, ale coraz bardziej są zbulwersowani tym, co się na Chrobaczej dzieje. Kolejnymi wycinkami, dewastacją, powstającymi nowymi drogami. Jesteśmy przekonani, że to społeczeństwo bardzo licznej gminy, największej gminy w Polsce, 12-tysięczna gmina, że tutaj gro ludzi poprze nasze działania. Petycje można podpisywać osobiście lub przez internet. No, urodziłem się i mieszkam tutaj u podnóża Beskidu Małego i jakby też bardzo często chodzę do lasu, obserwuję ten las, jest mi bardzo bliski, ponieważ zajmuję się dzikimi zwierzętami. No i przyroda jest nam bardzo bliska. No i to, co się obserwujemy i także jakby podzielamy zdanie tutaj wielu ludzi, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, no to pozyskanie tego drewna nie jest zrównoważone, jakie ma być. Wiadomo, że jest potrzebne, natomiast trzeba to robić w jakiś sposób kulturalny. Ludzie się zmieniają, świat się zmienia, ochrona przyrody i wrażliwość na tą przyrodę się zmienia, więc sposób użytkowania tego lasu też, wydaje mi się osobiście, powinien być zreformowany przez tych leśników. Być może nie wyłączymy całego lasu z gospodarowania, ale jeśli uzyskamy jakiś sposób bardziej kulturalnego pozyskiwania tego drewna bez rębni całkowitych, bez rozjeżdżania tych dróg i niszczenia tych siedlisk, to uzyskamy sukces. Zimą, kiedy poruszaliśmy temat lasów, mieliśmy jeszcze bardzo, bardzo dużą nadzieję, że uda nam się powstrzymać bieżącą wycinkę lasów, ze względu na to, że są bardzo, bardzo duże szanse na to i kierunki ku temu, żeby wycinka lasów w Polsce była zatrzymana, a szczególnie w lasach górskich. Natychmiast, zaraz na początku roku, wystosowaliśmy pismo do nadleśnictwa, jako zarządcy tego terenu, z prośbą o wstrzymanie się z realizacją planów wycinek, po to, żeby zaczekać, co zrobi tak naprawdę rząd i jak będzie się kształtowała polityka leśna ogólnokrajowo. I chcieliśmy, żeby doszło do wstrzymania, szczególnie na tych najbardziej cennych terenach, wstrzymania wycinek planowanych na ten rok. Niestety, mimo naszych apeli, mimo tego, że próbowaliśmy przekonać lasy do tego, żeby wstrzymały tą wycinkę, żeby jednak zadbać o te najcenniejsze rzeczy, nadleśnictwo przekazało nam, że nie jest to możliwe ze względów
pracowników formalnych, po prostu, że mają swoje plany, mają swoje zadania i te zadania muszą realizować, bo to jest ich zadanie jako pracowników Lasów Państwowych. Zdecydowaliśmy się skierować nasz głos bezpośrednio do Ministerstwa Klimatu, Ochrony i Środowiska, czyli tak naprawdę do tego organu, który jest odpowiedzialny za ochronę środowiska w Polsce z ramienia rządu. Istotą naszej petycji jest to, że na dzień dzisiejszy ciężko jest tak naprawdę w lasach górskich wokół miejscowości prowadzić produkcję drewna w lesie, jak i w tym samym lesie oddać ten las społeczeństwu i przyrodzie. Nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko w tym przypadku. Jest to niemożliwe ze względu na ludzkie nasze potrzeby, ze względu na klimat i ze względu na świat, który nas otacza. To jest po prostu czas, w którym muszą nastąpić pewne zmiany, a naszą rolą społeczeństwa jest, żeby nie doprowadzić do utraty tych lasów, które dzisiaj niestety idą pod topór i pod piłę.